Najszybsze na świecie uderzenie w świecie drapieżników należy do kilkunastocentymetrowej krewetki. I to nawet nie jest krewetka. W zasadzie mówi się na nią krewetko-modliszka, ale jest to po prostu skorupiak, którego sierpowy jest tak potężny, że zagotowuje wodę. Puste miejsce, w którym przed chwilą było ich narzędzie zbrodni, nie zdąża się tą wodą zapełnić, a bąble pary wodnej, które tam powstają, następnie eksplodują. Gdybyście mnie zapytali, czy Pokemony istnieją, tak lub nie, odpowiedziałbym ustonogi. Ale to nie wszystko. Mogliście słyszeć o ich bardzo złożonych oczach. Posiadają kilkanaście rodzajów czopków wyczulonych na barwy w porównaniu do naszych trzech. Widzą więc świat zupełnie inaczej, na tyle inaczej, że byłyby w stanie gołym okiem wykryć nowotwór. Jeszcze w 2016 roku odkryto, że te małe skubańce, będące w stanie rozróżniać spolaryzowane światło, coś czego my zupełnie nie potrafimy, używają w tym celu konstrukcji niewidzianej wcześniej ani w naturze, ani w ludzkiej technologii. Ten pomysł stał się niedługo później inspiracją dla kamer, które wykrywają rakowe tkanki i robią to z ogromną skutecznością. Nie byłby to pierwszy raz, kiedy ewolucja konstruuje mechanizm tak unikatowy, tak wydajny i skomplikowany, że postanawiamy go po prostu skopiować. Nazywamy to biomimetyką. Gekon i jego wyjątkowy rodzaj ruchu, rozłożenia wagi, a potem robot robiący to samo. Rzep, czyli materiał stworzony zaledwie kilkadziesiąt lat temu na bazie wyposażonego w haczyki łopianu. Natura przygotowała nam mechanizmy tak niesamowite, że nawet ludzki mózg nie był w stanie ich wymyślić. Tak jak na przykład te ustonogi i ich wyjątkowe oczy, które pozwalają im widzieć rozmaite kolory i trudno jest nam w zasadzie wyobrazić sobie, jak te kolory wyglądają dla nich. Ciężko jest nam w ogóle marzyć o tym, żeby sobie to wyobrazić, biorąc pod uwagę, że nawet wszyscy ludzie nie widzą kolorów w taki sam sposób. Weźmy sobie dwójkę jednakowych ludzi. Mają dokładnie takie same oczy i takie same mózgi, a jedyna różnica polega na tym, że jeden z tych ludzi mówi po rosyjsku, a drugi po angielsku. W badaniach tego typu chodziło o to, że w języku rosyjskim powszechne jest rozróżnianie niebieskiego na dwie duże kategorie. Jaśniejsze odcienie oraz ciemniejsze. W sumie to trochę tak jak u nas jest pewna granica, za którą niebieski staje się granatowym, chociaż to też nie jest idealne porównanie. Sęk w tym, że w angielskim w ogóle tak nie ma. Jasne, można powiedzieć ciemny niebieski i jasny niebieski, można powiedzieć lazurowy albo szafirowy, ale nie są to aż tak fundamentalne, tak ważne kategorie. Okazało się, że osoby władające rosyjskim dużo szybciej rozpoznają różnice pomiędzy kolorami, jeśli są one z tych dwóch dużych grup. Doświadczenie w takim sposobie myślenia o tych kolorach sprawiło, że rzuca się to ludziom w oczy bardziej niż komuś, kto na co dzień pomyślałby o nich po prostu jak o tym samym, o niebieskim. Język niemiecki z kolei ma nawet specjalne słowo na kolor, który widzimy, kiedy zamykamy oczy, i nie jest to czarny. Do tego jednak wrócimy za chwilę, bo jeśli już jesteśmy przy językach, to sponsorem tego odcinka jest Babbel, czyli aplikacja do nauki języków. Dostajecie różne przykłady, dialogi z codziennych sytuacji itd., no i w taki właśnie sposób uczycie się różnych przydatnych zwrotów. Jest trochę słuchania, trochę gramatyki oraz słówek i generalnie wielu różnego rodzaju zadań, tak więc dla osoby, która nie potrafi się na niczym skupić na dłużej niż na 5 minut, to ja, jest to idealne i wręcz wciągające. No i widać, że przygotowują to ludzie, którzy się znają, bo fajne są na przykład komunikaty dające kontekst, na przykład w tym języku cześć można powiedzieć formalnie albo nieformalnie. W polskiej wersji można się uczyć niemieckiego i angielskiego, co było dla mnie ciekawe, bo chociaż jestem niezły w angielski, to na poziomie zaawansowanym idzie się nauczyć wielu nowych wyrażeń, na przykład jak powiedzieć speluna. Pozostałe wersje mają 14 różnych języków i można naprawdę szybko i łagodnie wkręcić się w tę naukę, poznać podstawy, nauczyć się nimi posługiwać, tak więc ja jak najbardziej polecam. Nie dość, że jest to nauka, to jeszcze całkiem dobra zabawa. Jak chcecie sprawdzić aplikację, jest link w opisie i tam jest też promocja, przy której jeśli kupicie sobie 3 miesiące, to dostaniecie pół roku premium. A tymczasem ja dam wam bonusową lekcję, bo w języku niemieckim słowo, które określa kolor, który widzimy, gdy zamykamy oczy, brzmi Eigengrau. Oznacza ono własny szary. Własny dlatego, że dla każdego jest on trochę inny. Pojawia się nawet jeśli zablokujemy zupełnie dostęp światła z zewnątrz i nie tylko dlatego, że nasz mózg sam jest w stanie generować obrazy. Czasem w naszych oczach odbywają się procesy, które są dla naszego ciała nieodróżnialne od prawdziwych fotonów stymulujących nas z zewnątrz. Jeszcze innym razem jesteśmy w stanie zobaczyć nasze własne oczy. Nazywa się to zjawiskiem entoptycznym. Możemy zaobserwować obiekty pływające sobie pomiędzy siatkówką a ciałem szklistym, albo wręcz nasze własne białe krwinki podróżujące przez naczynia krwionośne.
zawsze widzimy coś, ponieważ obraz to coś więcej niż tylko świat zewnętrzny. Ale nawet ten świat, sposób w jaki go odbieramy, jest zdeterminowany przez to, jacy my jesteśmy i jak działa nasz mózg. Stąd na przykład iluzja szachownicy. Te dwa pola wydają się być w zupełnie różnych odcieniach szarości, prawda? Ale w rzeczywistości są one dokładnie takie same i trudno jest to z początku pojąć. Nie założyć na przykład, że to jest, nie wiem, jakiś trik, chociaż w zasadzie w pewnym sensie jest. Oszustwo tutaj polega na tym, że ponieważ z boku stoi figura i ewidentnie rzuca jakiś cień, nasz mózg zakłada, że pole leżące w tym cieniu w rzeczywistości byłoby jaśniejsze. Ten niesamowity mechanizm nazywamy stałością kolorów. Pozwala nam on rozróżniać barwy różnych przedmiotów niezależnie od tego, jakie akurat mamy światło. Czy jest światło dnia, czy też, nie wiem, złoty poranek, czerwony zmierzch, czy są chmury, czy akurat nie ma. Najważniejsze jest to, że chociaż barwy rzeczy naprawdę zmieniają się w zależności od tego, jakie akurat jest światło, to my jesteśmy w stanie wziąć na to poprawkę, stwierdzić, jaki jest rzeczywisty kolor danej rzeczy, jeśli tylko wiemy, w jakich warunkach akurat się znajdujemy. Na tym zdjęciu nie tylko mamy świadomość, że truskawka jest czerwona, ona wręcz wydaje nam się taka być, mimo że ewidentnie jest niebieska, została w całości pozbawiona koloru czerwonego, tak samo jak reszta tego zdjęcia. Problem pojawia się, kiedy warunki są nieznane, stąd kontrowersje wokół słynnego zdjęcia sukienki, które niektórym wydaje się być czarno-niebieska, a innym biało-złota. Przyjrzało się zresztą temu kilka badań. Okazało się, że to, jaki kolor postrzegamy w tym wypadku, jest w dużej mierze zależne od tego, co zakładamy na temat tego zdjęcia. Czy jest tam światło słoneczne, czy może sztuczne? Z której strony to światło pada? Z kolei to, jakie mamy założenia na temat zdjęcia, wydaje się być powiązane z tym, jaki tryb życia prowadzimy. Badania wskazywały, że osoby, które zazwyczaj siedzą po nocach, czyli mają zazwyczaj styczność ze światłem sztucznym, częściej wyobrażają sobie też, że takie właśnie światło pojawia się na tym zdjęciu i to zmienia ich percepcję. Żadna jednak z tych wszystkich iluzji nie byłaby możliwa, gdyby nie światło. Światło naszego pięknego słońca. Słońca, które jest białe. No, nie jest ono żółte, nie jest też czerwone, jest po prostu białe. Słońce to ogromna, jarząca się przeraźliwie białym blaskiem kula, która jest zazwyczaj na zdjęciach poprawiana na bardziej pomarańczową dla naszego własnego komfortu psychicznego, bo przecież tak nam się kojarzy. To jest jednak fałsz. Słońce wydaje nam się tym bardziej czerwone, im niżej jest na horyzoncie. To dlatego, że jego światło musi przejść przez coraz to większą warstwę atmosfery, która jest pomiędzy nim a nami. Atmosfery, która, jak wiemy, jest niebieska. Dokładnie dlatego, że światło tego typu najmniej radzi sobie z pokonywaniem jej. Białe światło słoneczne zawiera w sobie wszystkie kolory, które znamy, ale im więcej niebiańskich moczarów stoi mu na drodze, tym większą z niebieskiej części ono traci, dając nam coraz to bardziej czerwoną kulę ognia. Słońce wydaje nam się być żółte, ponieważ patrzymy na nie przez szybkę, przez filtr, tak samo jak przez ten filtr patrzymy na cały kosmos. Tak więc, jaki naprawdę kolor ma kosmos? Możemy powiedzieć, że prawdopodobnie czarny. Ale dlaczego? Skoro mamy w nim świecące punkty, gwiazdy, galaktyki, dlaczego nie ma ich wszędzie? Dlaczego kosmos nie jest wypełniony światłem? Intuicyjna odpowiedź brzmiałaby, światło słabnie wraz z dystansem. W sensie, im większy dystans pomiędzy nami a obiektem, który emituje to światło, tym bardziej ono rozchodzi się we wszystkich kierunkach, zanim do nas dotrze i tym mniej go do nas dociera. Ale to nie miałoby żadnego znaczenia, jeżeli wszechświat byłby nieskończony w czasie oraz w przestrzeni. Docierałoby w końcu do nas dosłownie światło z całego, nieskończonego kosmosu. Tak więc nawet jeśli patrzylibyśmy w jakimkolwiek kierunku, wszystkie te odległe gwiazdy kumulowałyby się razem w światło wystarczająco jasne, żeby dotarło do nas i wypełniło ten punkt na naszym niebie. Jednak żeby tak było, muszą zostać spełnione trzy konkretne warunki. Musielibyśmy mieć wszechświat nieskończony w przestrzeni, istniejący od zawsze i przede wszystkim jednakowy wszędzie. Co wcale nie jest takie oczywiste, bo na co dzień zakładamy, że prawa fizyki są wszędzie takie same, że w każdym miejscu kosmosu możemy się spodziewać podobnych rzeczy jak na naszym podwórku. Wystarczyłoby jednak, żeby tylko jeden z tych trzech warunków nie był spełniony, a wizja jarzącego się światłem nocnego nieba popada po prostu w zapomnienie. I w naszym wypadku tym niespełnionym warunkiem wydaje się być czas.
widząc oddalające się od nas galaktyki, to jak coraz to dalsze obiekty oddalają się coraz szybciej, jesteśmy w stanie prześledzić ten ruch wstecz. Kiedyś te wszystkie obiekty musiały być bliżej, a nie mogą być bliżej niż znajdować się w tym samym punkcie. To jest nasz limit. Tak właśnie wyznaczamy wiek Wszechświata i stwierdzamy, że zaczął istnieć w określonym momencie. Światło odległych gwiazd miało więc ograniczony czas, żeby do nas dotrzeć i zwyczajnie nie zdążyło tego jeszcze zrobić. Ten jeden detal wystarczy, żeby nasze niebo było w większości ciemne, ponieważ oglądamy tylko i wyłącznie nasze najbliższe kosmiczne podwórko, które choć jest ogromne, w większości jest zdominowane przez pustkę. Nie zmienia to jednak faktu, że Wszechświat jest pełen rzeczy o przeróżnych kolorach, chociaż w zasadzie to nie do końca, bo przecież kolor jest tylko odczuciem, które występuje w naszym mózgu. Odczuciem, które pojawia się w momencie, w którym napłyną do nas pewne bodźce z zewnątrz, jasne, ale wciąż jednak jest to nasze subiektywne doznanie. Rzeczy tylko odbijają fale o różnych częstotliwościach. Kolor jest naszym sposobem na rozróżnienie tych częstotliwości. Jest to pewien język zmysłów, który jest umowny, i co więcej, tak jak mówiliśmy wcześniej, nie wszyscy ludzie widzą w ogóle kolory w taki sam sposób. Chociaż większość ludzi posiada 3 różne rodzaje czopków rozpoznających barwy, to niektórzy posiadają tylko 2, albo 3, tylko działające nieco inaczej. Ślepota barwna sprawia, że rozpoznawanie niektórych kolorów staje się wręcz niemożliwe, ale dotyka prawie 10% populacji na całym świecie. I wbrew pozorom potrafi się przydać. Niektóre badania pokazują, że pewne rodzaje kamuflażu da się łatwo przejrzeć, jeżeli się nie widzi wszystkich kolorów. W takich przypadkach dobrze by było mieć ze sobą osobę, która faktycznie tych barw nie rozpoznaje i być może ta przewaga pozwoliła takiemu rodzajowi widzenia pozostać z nami przez lata. Być może była przydatna do przetrwania, bo kolor jest dla tego przetrwania kluczowy. Zwierzęta noszą na sobie różne odcienie, czy to w celach kamuflażu, podrywu, komunikacji, czy nawet zachowania temperatury. I tak się składa, że mam o tym cały darmowy fragment w mojej książce. Możecie go sobie przeczytać już teraz, jeśli chcecie, ale przede wszystkim słuchajcie. Słuchajcie, bo przecież książka już jest. I patrzcie, jaką ma piękną okładkę, którą stworzyła Magda, jedna jedyna, w swojej własnej głowie. Jakie są fantastyczne kolory i w ogóle pachnie. Tak się spodobała ta książka w telewizji, że sobie aż położyli na stoliku obok. Nie dziwię się. W każdym razie, premiera już za nami. Chyba się spodobała książka różnym osobom i strasznie mi to schlebia, bo myślałem, że jest beznadziejna, a tu się okazuje, że jednak spoko, więc jeśli jesteście zainteresowani, możecie sobie po prostu w Empiku kupić albo zamówić. Możecie wejść w link w opisie i tam więcej sklepów też znajdziecie. No i oczywiście w książce jest nie tylko o kolorach, jest też o ludzkiej świadomości, o kosmosie, granicach kosmosu, pustce, o hot dogach ze stacji benzynowej. Też się coś znajdzie, więc jeśli jesteście zainteresowani, to będzie mi bardzo miło. A tymczasem kolor Wszechświata możemy powiedzieć, że jest na przykład czarny. Możemy powiedzieć, że jest ciemny albo nawet beżowy, bo kiedyś naukowcy uśrednili wszystkie kolory, jakie docierają do nas z kosmosu i taki właśnie wybrali. Nazwali go kosmicznym latte. Ale myślę, że odpowiedź może być jeszcze inna. Kolor Wszechświata może ogarniać nas wszędzie dookoła i może być niedostrzegalny. Szum starego telewizora to nic więcej jak kosmiczne promieniowanie tła narzucające się odbiornikowi. Promieniowanie, które jest wśród nas i które kiedyś było przecież zwykłym widzialnym światłem. Światłem, które posiadało kolor. Kiedy miliardy lat temu pierwsze fotony uwolniły się i zaczęły swobodnie podróżować, nasz wszechświat wypełniony był światłem o takiej barwie. Kosmos był ciepły, kosmos był przytulny, jak ogarniający nieskończoną przestrzeń płomień ogniska i zajęło mnóstwo czasu, żeby to wszystko ostygło. Wraz z tym czasem ciągle rozciągająca się przestrzeń zrobiła z tego kolorowego światła podczerwone, a następnie mikrofalowe, to, które wykrywamy teraz i które, choć nie da się go zobaczyć gołym okiem, jest wokół nas cały czas. Jest niewidzialnym kolorem, który napływa do nas z coraz to dalszych zakątków kosmosu i jest po prostu wszędzie. Wiem, że nie było tutaj filmików długo, a jak już były, to były co 2 miesiące, albo co pół roku, albo nie wiadomo kiedy. Ale słuchajcie, to jest zrobione, nie do góry nogami trzymam. Wiele rzeczy jest zrobione, wiele zawirowań zostało zakończone. I teraz mam nadzieję, że będziemy się widywać częściej. Tak więc żegnam się z wami i mam nadzieję, że do zobaczenia już niedługo. Dzięki za uwagę i trzymajcie się.